Witam, pokażę Wam dzisiaj Aquabot Smart Fish od Hexbuga. To potworny rekin, który łapie tą biedną, malutką rybkę. W środku jest akwarium, a cała gra zapiera dech w piersiach i ścina krew w żyłach. Zaraz zobaczycie, jak wygląda w akcji. W zestawie znajdziemy akwarium, dosyć zgrabne. Dwie zielone rafy kolorowe, jedna niebieska. Biedna, sympatyczna, nieprzewidująca i niewyobrażająca sobie, jak wielkie zagrożenie na nią czeka rybka. I słuchajcie, rekin, który atakuje. A rekin działa na taką zapadnię. Zobaczcie. Wysuwam go, po prostu tylko popycham go do przodu. O, on zanurza się i łapie rybę. Mamy tutaj taki gwint, który wkładamy do pasety. Nalewamy wodę, a potem wszystko już leci jak kataklizm. Biedna, spokojna i niewinna rybka w wodzie. No i słuchajcie, teraz zaczynają się łowy. To bardzo krwawa rozgrywka. Uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że rekin nie narobi dużo szumu. A nie, nie, tam ją musimy mieć. Można, a można jeszcze, słuchajcie, ajajajajaj. Zobaczcie, jak to wygląda makabrycznie. Można jeszcze celować, że tak powiem, z różnej strony. No dobra, oddawaj rybkę. Oddawaj rybkę. To jest po prostu drapieżca. Oddawaj rybkę. No, co za naprawdę. Dobra, uratowana. Bezkrwawe łowy. Można nim celować, zobaczcie. Aj. Tu tylko strachu jej napędzi. Zobaczcie, ona fajnie takimi różnymi trybami się porusza. Ścicha pęk, tak. Troszkę. Tak jakby odpoczywała. A, nie jest tak łatwo. Umie się schować. Ale nie zawsze jej wychodzi. No i tak to wygląda. Los tej rybki jest przesądzony, ale pamiętajcie, że zawsze możecie uzupełnić zabawę zestawami uzupełniającymi, dobrać jakąś taką, która może sprosta naszemu rekinowi. Każda z tych rybek, jak sobie leży tak spokojnie w wodzie i się nie rusza i popukamy w szybkę, jak nie będziemy jej ruszać przez jakiś czas, ona się wyciszy, zahibernuje, a potem jak popykamy w szybkę albo poruszamy wodą, ona znowu zacznie pływać. No to taki bajer. Zobaczymy.